Na bo atak terrorystyczny, zobacz. Nawet ta ostatnia wypowiedź pańska, to jest jakaś kolejna też fala takich naszych dywagacji właśnie, że nikt z poważnych interpretatorów, dzienniczka świętej Faustyny nie powiedział, że chodzi w dzienniczku o marszałka Józefa Piłsudskiego. To jest jakaś, znowu powiedziałbym, taka interpretacja pozbawiona podstaw, gdyby w dzienniczku Pan Jezus do świętej Faustyny miał powiedzieć i wskazał wyraźnie Józefa Piłsudskiego, wówczas nie umieszkałaby tego zapisać właśnie w taki sposób, bardzo konkretny, i wtedy moglibyśmy się powoływać na to źródło jako źródło objawienia prywatnego i wiedza byłaby wtedy wiedzą ze źródła nadprzyrodzonego, weryfikująca ostatnie chwile marszałka Piłsudskiego. Na pewno byłaby to pewna uzurpacja z naszej strony, a nawet brak takiej rzetelności poznawczej odnośnie tego wydarzenia, czy tej informacji zapisanej w dzienniczku świętej Faustyny. A zatem bądźmy bardzo ostrożni i nie uprawiajmy takiej demagogizacji. Drugi argument, który należy w tym momencie wypowiedzieć, za chwileczkę oczywiście pan dr Jan Wiśniewski, ja ze swojej strony, jako takiego moderującego i też będącego kapłanem redemptorystą stanowiska, należy powiedzieć, że dokonania w wymiarze zbawczym człowieka to dokonania, które wiadomo ocenia Pan Bóg. On jest tym sędzią, który ocenia nas w wymiarze świętości naszego życia, czy nasze życie było życiem realizacji powołania w oparciu o nasze talenty, możliwości, rozwój, pomnażanie tych talentów we współpracy z Jego łaską. Idziemy albo do nieba, albo do piekła, albo do nieba przez czyściec. To jest podstawa. Natomiast czasem życie człowieka, który nie do końca żyje moralnie, nie do końca żyje w sposób zgodny z przekazaniami, albo w ogóle odrzuca te przekazania, nie można odebrać temu człowiekowi na przykład działania, które miało znaczenie militarne, strategiczne. Dlatego, że wszelkie, musielibyśmy powiedzieć wtedy, że wszelki dobry pomysł, dobre dzieło, owocne dzieło przynależy tylko do tych, którzy byli święty, albo osiągnęli zbawienie. Tutaj do Pana Boga należy osąd, którego dokonał w kwestii marszałka Piłsudskiego, nieba albo piekła. Natomiast do nas należy ocena jego zasług, czy jego winy w działaniach, które prowadził jako marszałek, jako polityk, jako strateg, jako żołnierz. I tutaj w tym wymiarze bądźmy realistami, bądźmy tymi, którzy szukają prawdy i umieją, potrafią rozgraniczyć dokonania jego jako polityka, jako stratega, jako marszałka, jako wojskowego, bo one są docenione przez nas. Mamy ku temu badania, mamy ku temu prowadzone
przeprowadzone. Teraz badania wcześniej, które już podbił serca wszystkich tych, którzy są bliska zaczynania sportu właśnie należy odróżnić te dwa porządek tutaj zbawczy, którego oceny dokonuje Pan Bóg, czy osiągniemy życie wieczne w Królestwie Niebieskim, czy też zostajemy potępieni na wieczność w piekle, a drugi wymiar ten tutaj jest taki, że jeżeli twórca jakiegoś samochodu skonstruował dobry samochód, a był osobą niewierzącą, osobą odrzucającą przekazania, no to nagle odrzucamy korzystanie z tego samochodu. Mówimy, samochód jest zły, bo on na pewno nie osiągnął Królestwa Niebieskiego. Nie. Samochód jest dobry, a szkoda, że przy okazji ten człowiek nie był na tyle uczciwy, by osiągnąć świętość, by osiągnąć niebo. Tak czy inaczej nie wiemy, czy osiągnął, czy nie osiągnął, bo póki co nie jesteśmy świadkami sądu ostatecznego, gdy kozły pójdą na lewo, czyli do piekła, owce pójdą na prawo, czyli do nieba. Pan doktor, jak myślisz? Ja nie mam właściwie nic do dodania, jeśli chodzi tutaj o słowa Ojca. Możemy się sprzeczać właśnie, jeśli chodzi o ocenę tych naszych przywódców jako ludzi. Natomiast oni byli naszymi przywódcami, pełnili jakieś ważne role kierowania naszym państwem i powinniśmy ich oceniać w tym kierunku, właśnie z tego. Natomiast wiara też jest istotna, szczególnie dla nas. I też my w pewien sposób podchodzimy do tego, że ci ludzie, oprócz tego, że byli urzędnikami, byli dowódcami, przywódcami, pełnili jakieś funkcje, również no, powinni charakteryzować się jakąś postawą moralną. Ona była różna. To Bóg tak naprawdę decyduje, to Bóg ocenia. Ja nie chciałbym w to jak gdyby wchodzić. Uważam, że słowa Ojca były jak najbardziej właściwe. Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja. Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Michał Maryja. Prosimy, Panie Michale. Jednocześnie proszę wyłączyć albo wyciszyć radio odbiornik. Działalności, która była wobec Legii Warszawa, gdy Legia miała 3-0 i w końcu straciła gola na 1-3.
co to oznacza w pucharach? Bo widzę to nie ma znaczenia. W pucharach oznacza, że jeżeli wygrywa się u siebie 3-0, to rywala na awansować musi wygrać 4-0. Jeżeli wygrywa się 3-1, to rywala u siebie wystarczy już 2-0. Istotna różnica, prawda? Oczywiście, bardzo duża. Andrzej, wiele rzeczy widziałeś, także przy ulicy Jagunkowskiej. Czy dzisiaj możemy się opowiedzieć, że Legia Warszawa jest faworytem do spotkania? Ja myślę, że dla nas jest faworytem, ale wiemy tylko, że wygodnie dla mnie no to dużo jest ulubiony kierunek polskich piłkarzy, kierunek również zainteresowania polskich piłkarzy. Natomiast jeżeli powiem Państwu, że tam grała reprezentant Burkina Faso, który w ostatnim półkarze Narodów Afryki grała, a jak wpisała się drużyna Burkina Faso, to wiemy, że dotarła do strefy medalowej. Tam grała jeszcze niedawno zawodnik belgijskiej młodzieży i wychowany w Anderlecie z Bruksela. Tam grała kilku zawodników z Bałkanu, Chorwatów, Dancy, Mikulicy, Berezowa, czy Pomocy, który strzela gole jak na zawołanie. A ten najskuteczniejszy, bo młody 18-letni chłopak Damaszański, czy na lasie rezerwowy. A więc to nie jest anonimowa drużyna, to nie jest zespół, który można odgrać od taki jedną nogą, wydaje mi się, że będą potrzebne dwie nogi, głowa, ale ta głowa nie tylko do tego, aby wydawać się żółte, ale przede wszystkim do tego, aby myśleć. Bardzo dziękuję. Andrzej Janisz prosto z Łazienkowskiej. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego 20:45. Andrzeju, życzę Ci prawdziwych sportowych emocji. A ja życzę sobie Państwu przede wszystkim dobrego meczu, ale może nawet targu przede wszystkim, żeby to jest. Bardzo dziękujemy. W takim razie czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Przypominamy, że w studiu jest już mój gość, który przybył specjalną stronę, nie na motocyklu. Samochodem w wsparciu swoich rodziców, którzy towarzyszący przy okazji wyścigu w motocyklu Wojsku. Bardzo często, właściwie zawsze? Tak, zawsze. W każdym razie wyobrażam sobie, że mama dosyć mocno się denerwuje, bo bardzo te prędkości, które rozwija, są dosyć zawrotne. No tak, mała miała dosyć ciemnione rysy. No chyba by nie wystarczyły. W swoim wieku, swoje rówieśnicy zajmują się trochę innymi rzeczami. Masz przy swojej znajomości wielu motocyklistów? Akurat dwóch z moich znajomych z klasy jeździ na motocyklach, ale reszta nie. Nie, tylko amatorskie. Czy mogę się pochwalić? W ostatnim czasie na przykład pojawiła się taka informacja, że wygrałeś Puchar Europy i to jeszcze przed ostatnim rundem, także zdominowałeś startą, są powody do radości i do domu, także pochwal się powiedzieć, jak to wyglądało. No tak, zgadza się, była to dla mnie bardzo dobra seria wyścigów. Może bardzo dobrze przygotowany motocyk. Jest to stawka, nie szkoda się dwie zawodników, ale było kilku zawodników, z którymi można było porównać zaraz. No, w pucharze Europy, na jakich teraz się jeździ, to w tym przypadku to jest to było na węgry, tak? Tak. Co był Peter? To był to Pomanajek, to była właśnie ta ostatnia runda, na której wygrałem Puchar Europy. Czy to w Polsce? Gdzie jeździsz? W Polsce poznamy Lublin. To jest jedyny taki teren, który można dopełnić. Kto wie, jak może dorośnie, czy będzie ukończał, że będzie się znał to dziewczynka, ale będzie pierwszy Grand Prix Polski, czy to prawda? Najpierw na pewno sobie postać jakiś porządny obiekt. Dziękuję bardzo również za tą wypowiedź, panie Michale. No, potwierdzam to, co mówiłem wcześniej. To był wysiłek całego narodu polskiego i rzeczywiście ci żołnierze. Mówiliśmy, prawda, ojcze, na tej audycji w telewizji, że właśnie ta armia tworzyła się z kilku części swojego rzemiosła wojskowego. Polacy uczyli się w armiach zaborczych. Najwięcej żołnierzy pochodziło z armii rosyjskiej, oficerów, generałów z armii rosyjskiej, później armii austro-węgierskiej, legionów Piłsudskiego, Błękitnej Armii, czy Armii Polskiej we Francji. Również trzeba pamiętać o czwartej dywizji, która przybyła z Kubania. Kubańczyk, południowa Rosja przez Rumunię. To też byli
byli żołnierze, byli oficerowie, nawet jak tutaj wymieniony przez pana Michała generał Dobor Muśnicki, przecież on służył w armii rosyjskiej. To był rosyjski generał, który doszedł do bardzo wysokich stanowisk, był, zawsze przyznawał się do polskości, uważał się za Polaka i w 1917 roku był dowódcą pierwszego korpusu polskiego na Białorusi, który się tworzył w ramach armii rosyjskiej. Później, jak tutaj pan wspomniał słusznie, był drugim dowódcą powstania wielkopolskiego. Armia właśnie Wielkopolska. Ślązacy. To nie było tak, że właściwie wszyscy uczyli się współpracować ze sobą i ja tutaj podkreślam to, że oni starali się tą współpracę wykonywać jak tą walkę wykonywać jak najlepiej potrafili. Tutaj również chcę zwrócić uwagę, że 3 lipca 1920 roku powstała Rada Obrony Państwa. To też taka instytucja ponadpartyjna, skupiająca przywódców wszystkich właściwie głównych partii politycznych. I tutaj bardzo duża rola właśnie i Narodowej Demokracji, ale właśnie wszystkich, no, od PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej. Co prawda to byli socjaliści, ale trzeba pamiętać, że oni uważali, że w pierwszej kolejności powinna powstać niepodległa Polska, a przez PSL, przez różne inne partie, a kończąc na Narodowej Demokracji, która akcentowała tą właśnie tożsamość Polski, ale w kontekście właśnie szczególnie katolicyzm, morale bojowe. O tym pan Michał wspomniał. O tym mówiliśmy również w tej części telewizyjnej. Bardzo ważne. To dało nam przewagę, bo tak naprawdę patrząc na siły, one były, no, powiedzmy, że wyrównane. Lekka przewaga bolszewików była, ale tą przewagę udało nam się zniwelować właśnie postawą żołnierzy. Jeszcze tutaj w tej dyskusji nie było akcentu dotyczącego zachowania armii konnej podjonnego i Józefa Stalina. Dlaczego Józef Stalin tak bardzo nienawidził Polaków? Trzeba pamiętać, że kiedy Tuchaczewski spotkał się z zaciekłym oporem na przedpolach Warszawy, poprosił naczelne dowództwo, ażeby ono sprawiło, czy wydało rozkaz przekazania armii konnej podjonego z południa, spod Lwowa, gdzie no, konnica nie za bardzo nadawała się do szturmu miasta, właśnie bardziej na północ w celu ochrony skrzydeł. I kto się sprzeciwił temu rozkazowi? Józef Stalin. Józef Stalin jako komisarz frontu południowego powiedział nie. Właśnie do Budionnego nie zaczekaj, zdobędziemy Lwów, a później ruszysz na pomoc Tuchaczewskiemu. I tej armii konnej Budionnego zabrakło. O tym wiedział polskie dowództwo, no i wykorzystało tę lukę właśnie i przeprowadziło kontruderzenie z Nadwieprza, więc tutaj później Tuchaczewski obwiniał Józefa Stalina za tą swoją klęskę, a Józef Stalin nigdy mu tego nie wybaczył, czego efektem były czystki i skazanie Tuchaczewskiego na śmierć za zdradę Związku Radzieckiego. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże, na audycji. Jesteśmy do antenie, prosimy. Tak, dokładnie, rok temu. Jak to wypadło? Pochwalony jest Chrystus i Maryja, zawsze nie widzę, teraz i zawsze. Janusz Tejczony i Siedlecki. Prosimy, panie właściwie, taki szczegół, tylko chciałem podać dotyczący marszałka Piłsudskiego. Ja nie jestem historykiem, zaznaczam, ani badaczem, ale jest w moim posiadaniu taki dokument jeden, a mianowicie akt 100,
Rozmawiamy dziś o obronności, o wyzwaniach i strategiach. Naszym gościom dr. Śliwski. Kolejny telefon, prosimy. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Właśnie chciałam powiedzieć, bo tak też od niedawna słucham i ze spokojeniem spróbowałam 27 razy dzwonić non-stop. Chciałam powiedzieć, bo bardzo mi teraz Światło Światło, że to ja dzwonię z Przemyśla, nazywam się Beata i chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawe Światło rzuca tak krwią Marian Tokarzewski, który był mi z Lefim Piłki. Wydała jego wspomnienia Krzysznika Języka, jak też wydała wspomnienia Pamięć Niki Wojniłowicza, który ma być pobłogosławiony. Wiem, że do ojca Tadeusza dotarły te pamiętniki, ale nie ja. Podzielam poniekąd, ponieważ śledzę te blogi, na których bardzo dobrze ludzie to zainteresowani są sprawą i śledzą, doszukują się, szukają. I to właśnie przed chwileczką pan mówił. Widziałam ksero ostatnio na blogu, ktoś rzucił właśnie, że Józef Piłsudski wyjechał do, że ksero to było dokumentu takiego odręcznie odpisanego. Nie umiem tego tak nazwać najwłaściwiej, żeby oddać to, ale jest do znalezienia na przedostatnim blogu pana Gabriela Maciejewskiego, który też właśnie wydał tą książkę, jak i wielu wspomnienia wielu księży. Serdecznie polecam. Dziękuję za audycję i za wszystko, co państwo robicie. Szczęść Boże. Dziękuję pani. Też wszystko się rozstrzygnie, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, gdzie to jadę za rok, za dwa lata i to jeszcze mi to bardzo nie myślałem. A powiedz, jakbyś na istnieje szereg dowodów potwierdzających tę fatalną kondycję psychiczną Piłsudskiego. Na wszystkich rozkazach operacyjnych od chyba od 12 do 16 sierpnia no rzeczywiście nie podpis generała Rozwadowskiego, który przez część historyków uważany jest za głównego architekta
sekta zwycięstwa nad bolszewikami. I no, dodatkowo takie kontrowersje wzbudza fakt, że Piłsudski 12 sierpnia złożył dymisję z piastowanych stanowisk na ręce premiera Windowsa i udał się właśnie z nocy z 12 na 13 sierpnia do majątku Bobowa, do swoich córek i tutaj przyszłej żony Aleksandry. Ale niektórzy uważają, że chyba to jest właśnie już chyba rozstrzygnięte definitywnie, że ta dymisja była złożona ad hoc, to znaczy, że ta dymisja miała wejść w życie, gdyby ta kontrofensywa z Nadwieprza po prostu się nie udała. I wtedy Piłsudski miałby zrezygnować, ale proszę wierzyć, nie jestem aż tak wielkim znawcą właśnie tego momentu. Rzadko mam okazję, ale tylko gdy mogę, to śledzę. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Cześć, może? Prosimy, Radio Maryja, Właśnie to jest spór w dalszym ciągu żywy. Jak chyba tutaj podkreślałem rolę generała Tadeusza Jordana Rozwadowskiego właśnie w tej bitwie, szef sztabu, bardzo dobry oficer, zresztą służył wcześniej w armii austro-węgierskiej. Świetny kawalerzysta, z tego właśnie co pamiętam, ale trudno tutaj w tej krótkiej, mimo wszystko audycji, ukazać cały przebieg tej bitwy. Ja myślę, żebym musiał zapisać 10, 12, może więcej stron maszynopisu właśnie z dokładną relacją właśnie z tej bitwy i to by i tak nie wyczerpało tematu. Ja myślę, że chyba obecnie właśnie większą uwagę zwraca się właśnie na Tadeusza Rozwadowskiego, na przygotowanie polskiego dowództwa do tej bitwy. No różnie można powiedzieć, czy na przykład wyprawa kijowska była słuszna. Piłsudski, biorąc udział czy planując tą wyprawę, chciał po prostu uprzedzić bolszewików, uważał, że póki oni nie ściągnęli jeszcze odpowiednich sił na front zachodni, on po prostu uderzy, rozbije i
będzie łatwiej później się bronić. No to była jego decyzja. On, trzeba pamiętać o wojnie domowej w Rosji bolszewickiej. Rok 1919 koniec, to jest wielkie zwycięstwo bolszewików nad siłami admirała Kołczaka na Syberii, we wschodniej Rosji, na tym obszarze. I Piłsudski zdawał sobie sprawę, że teraz bolszewicy, którzy no, odnieśli ten niesamowity sukces, skierują wszystkie swoje dostępne siły przeciwko Polsce i on dlatego chciał w dużej mierze uprzedzić właśnie ten krok strony bolszewickiej. No, do końca to uderzenie się nie udało z tego powodu, że po prostu armie bolszewickie, które stacjonowały na Ukrainie, wycofały się. Nie zostały rozbite. One, oddając teren, nie walczyły, tylko zachowywały tą siłę bojową. I później, kiedy była armia konna Budionnego, no niestety ten los wojny, szczególnie na południu, no, nie wymknął się w stronie polskiej. Ale tutaj, patrząc, mieliśmy mówić o bezpieczeństwie, o obronności, o współczesie, ale rzeczywiście skoncentrowaliśmy się na tej bitwie warszawskiej, na wojnie. Natomiast w konfrontacji z panem doktorem Janem Wiśniewskim jako historykiem, jako badaczem, też jako politologiem, należałoby też postawić sobie państwu pytania następującej treści. Czy 12 sierpnia 1920 roku, gdy na ręce wielce szanownego pana prezydenta, marszałek Piłsudski składa rezygnację, która swój początek ma następujący przed swym wyjazdem na front, rozważywszy wszystkie okoliczności nasze wewnętrzne i zewnętrzne, przyszedłem do przekonania, że obowiązkiem moim wobec ojczyzny jest to zostawić w ręku pana, panie prezydencie, moją dymisję ze stanowiska naczelnika państwa i naczelnego wodza wojsk polskich. Sama pierwsza zdanie wskazuje, że Piłsudski nie wybierał się na spotkanie ze swoją kochanką, czy też ze swoimi córkami, przyszłą żoną, ale wybierał się na front. Czy on sam, czy wówczas prezydent i generałowie liczyli się z tym, że wojna bolszewicka, polsko-bolszewicka, bo my mówimy, co jest pewnym uproszczeniem, że to była bitwa warszawska. No, tutaj słyszymy o całym froncie, który od Pomorza po Podlasie był frontem walk polsko-bolszewickich, polsko-rosyjskich. I czy wówczas to przekonanie, które było w narodzie polskim, zarówno pośród władz i to cywilnych i wojskowych, jak również pośród żołnierzy i cywilów, że ta wojna zakończy się tak szybko, że po tej bitwie na ten front, na który wyruszał Piłsudski, czy ktokolwiek mniemał, że 15 będzie koniec, czy po prostu Piłsudski wyrusza na front, wyrusza do walki, mając na uwadze swój porywczy charakter, swoją taką indywidualność. Chyba Piłsudski nie był pewien po prostu wyniku tej bitwy. Tego z jednej strony nie był pewien wyniku tej bitwy, a z drugiej strony wiedział, że nie wszyscy są w zgodzie z nim samym i nie wszyscy popierają jego sposób walki, sposób podejścia. A zatem zobaczył, że ówczesna Rada Obrony Państwa nie do końca się z nim zgadza, więc wyruszam na front, zostawiam rezygnację, bo po tym etapie wojny, bitwy, panowie, decydujcie wy sami. Bo tak, ja myślę właśnie po prostu Witos, premier Witos, on miał tą dymisję, bo gdyby się ta ofensywa, ta kontrofensywa z nadwieprza nie udała, no
Piłsudski zapowiedział, że już na pewno podda się do dymisji. No, przegrał tą wojnę. A tutaj ten przyjazd Dęb jest niedaleko Puław, niedaleko tych oddziałów, które były zgromadzone nad Wieprzem. Po prostu on, przejeżdżając na front, no, spotkał się z rodziną. Każdy, chyba każdy mężczyzna ruszający do ostatecznej walki, której efekt może być różny, no, często żegna się z najbliższymi. No, później to tak jest, można różne rzeczy dopisać, ale fakt pozostaje faktem i to, co ojciec tutaj znalazł, jest chyba odpowiedzią na te wszystkie. Kolejny nie mają telefon. Dobrego pomysłu na relacje. Prosimy, Radio Maryja, halo. Jeśli sobie, że prosimy, się nie zgodzę, bo o ile tutaj jest w prosty sposób na rozwiązanie tego sporu, a pójście do tego sporu ze strony klienta, to jest na przykład to jest trudniejsze i raczej powiedzmy na 10, 9 to odpuści, nawet jak jeden wygra, to mi się dalej opłaca. To jest oczywiście bardzo krótkowzroczne i jakby to jest minusem całego tego systemu, bo tak jak mówię, podmioty są, gotowość jest, gotowość ze strony ruchu konsumenckiego również jest, natomiast najczęściej rozwija się to o ten brak gotowości ze strony przedsiębiorstwa. Raczej świadomość konsumentów tego, że są takie instytucje, jak sądy polubowe? Ona jest coraz wyższa, natomiast też trzeba kilka kwestii rozgraniczyć, bo tych podmiotów jest naprawdę dużo, czyli to niekoniecznie jest sąd polubowy. To może być koordynat do spraw negocjacji przy Urzędzie Regulacyjnym Polski. To może być sąd, który zajmuje się kwestiami telekomunikacyjnymi, poszerzeniem przy Urzędzie Komunikacyjnym. To może być postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym, czy Komisji Nadzorczej. Tych podmiotów jest trochę i też to, co się bardzo mocno akcentuje, szczególnie w zakresie prawa europejskiego, to jest to, żeby przy każdym obywatelowi pouczać konsumenta, że on ma prawo do określonego sposobu rozwiązania tego sporu. No i konsumenta zaczyna działać, jest składając reklamację. I w momencie, w którym otrzymuje odpowiedź na tę reklamację, powiedzmy od zakładu ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń jest musiał pouczyć. On musi, jeżeli nie podoba mu się sposób rozstrzygnięcia tej reklamacji, uważa, że jest przeciwnika, może się zwrócić do rzecznika finansowego. I takim pierwszym elementem, którym nasza reklamacja nie została uwzględniona, bo reklamacje z reguły składamy sami, to jest odformalizowany proces, nikt nie powinien na nas nakładać jakichś przesadnie dużo wymagań. Takim pierwszym elementem jest pójście najpierw do takiego organu skakowego, organu organizacji, czyli można się zwrócić albo do organizacji konsumenckiej, takiej jak na przykład Polska Federacja Konsumentów, można zwrócić się do Rzecznika Konsumentów, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego, jeżeli się dotyczy kwestii finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej itd. I najpierw takie podmioty z reguły podejmują interwencję, czyli analizują całą sprawę i mówią konsumentowi, albo masz rację konsumenta, albo nie masz racji. Jeżeli nie masz racji, konsument wychodzi z opinią, że raczej jego stanowisko jest niezasadne i nie powinien dalej wychodzić tego roszczenia. Jeżeli konsument ma rację, przynajmniej ten podmiot tak uważa, kieruje się wystąpieniem. Wystąpienie jest wystąpieniem w imieniu samego tego podmiotu, ale na rzecz konsumenta. Czyli to jest rzecznik finansowy, występuje i mówi, że to pan X miał słuszkę i ubezpieczyciel zdaniem rzecznika w sposób zupełnie bezprawny, bo tu mówi, że wypłaty odsetek, wypłaty odszkodowania i dlatego rzecznik finansowy uważa, że to roszczenie może zasługiwać na uwzględnienie i zwraca się o to, że ono zostało ponownie rozpatrzone. To nie wiąże w żaden sposób z tym zakładem ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń otrzymuje taką interwencję, porównuje. No i zdarza się tak, że to uwzględnia, jeżeli nie uwzględnia, to odpisuje, jest obowiązek odpisania rzecznikowi finansowemu w terminie 30 dni i informuje powiedzmy rzecznika, że on jednak podtrzymuje swoje stanowisko, że szkoda została zlikwidowana prawidłowo. I wtedy już jest kolejny etap. Wtedy konsument musi się zastanowić, czy chce jeszcze sądu powszechnego. Sąd powszechny jest tak, jak mówiłem. Postępowanie jest sformalizowane odpłatnie, ale z drugiej strony nie ma tego elementu takiego, że ktoś może powiedzieć, że nie wstąpił do tego sporu.
wezwany przedsiębiorca, jeżeli będzie mieć. To jest taka legenda, zresztą specjalną ustawę sanacja wykonywała, która to brzmiała o chronie godności, konsument będzie zwycięzcą tego sporu. Natomiast jeżeli idziemy do takiego dalszego, już po tym etapie interwencji, czy to interwencji rzecznika finansowego, rzecznika konsumentów, z Konfederacji Konsumentów, jeżeli nadal sprawa jest nierozwiązana, nie chcemy iść jeszcze do sądu, bo powiedzmy, nie chcemy się wikłać w skomplikowaną procedurę, nie chcemy angażować środków, no to wtedy musimy poszukać się takiego podmiotu, który nas zależy. No i właśnie tutaj może się na chwilę zatrzymamy, nie będę to słuchaczowi, bo nawet mieliśmy do tego podróżnie polubowne, które tego rozwiązywania sporu, a tylko to jest kilka. Mam takie pytanie, czym mówi się mediacja w sądu polubowego? Kto jest rozwiązanie przed problemem? Rzeczywiście, tutaj nie chcę polemizować i mówić właśnie, czy powtarzać tych informacji z wcześniejszej części audycji o generale Rozwadowskim. Rzeczywiście, ale jeśli chodzi o rok 1926, to rzeczywiście obaj dowódcy, którzy walczyli, kierowali polskimi armiami podczas bitwy warszawskiej, stanęli po dwóch stronach barykady. Mamy mediację, czyli walka, udział była, dwóch stron i mediatora. Mediator może nie bezpardonowa, bo mimo wszystko to może być taką zbliżoną funkcję zachowaną do spraw negocjacji, który będzie. Może nie pozory, zachowano strony, pewien szacunek dla przeciwnika, ale różnice polityczne między Piłsudskim, a szczególnie jego podkomendnymi, a Rozwadowskim, były ogromne. I rzeczywiście dużo przesłanek jest, że przesłanek jest dużo opinii świadczących o tym, że ktoś pomógł, kto zgodziła. Już do końca nie pamiętam zaistego świata generału Rozwadowskiemu, ale nie chcę tutaj na ten temat mówić. Natomiast rzeczywiście Piłsudski w pewien sposób rozmawiał, czy toczyły się negocjacje z bolszewikami. Rozmowy w Mikaszewiczach właśnie były prowadzone, to jest koniec 1919 roku, ale z uwagi na kategoryczne żądania Polski, uznania przez właśnie bolszewików niepodległości Ukrainy i nieatakowania wojsk Petlury przez Armię Czerwoną, nie przyniosły rezultatów, ale to jest ważne. Wysłannicy Piłsudskiego przekazali intencje naczelnika, że on nie będzie wspomagał wojsk biały generał. Dlaczego? Piłsudski uważał, że biali generałowie są jeszcze większym zagrożeniem dla niepodległości niż armia bolszewicka, niż komuniści, niż bolszewicy, niż Lenin. Dlaczego? On uważał, że jeżeli armia polska będzie wspierała białych generałów, to te armie pokonają bolszewików. Ale później biali będą mieli wsparcie, biali Rosjanie będą mieli wsparcie ze strony mocarstw zachodnich, dla których, no tutaj rozmawialiśmy, że Polska nie była, prawda, partnerem w tych rozważaniach na temat przyszłości Europy Środkowej po I wojnie światowej i rzeczywiście byłoby tak, że biali mieliby wsparcie mocarstw zachodnich i te ustalenie granicy na Bugu byłoby możliwe. Po prostu my byśmy musieli zmagać się z przeciwnościami po prostu politycznymi z dwóch stron. Doktor Jan Wiśniewski, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej w Szkole Kulturystycznej Medialnej, koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Toruniu. Obronność, wyzwanie i strategia. Panie doktorze, powoli kończymy nasze rozmowy. Natomiast w ramach podsumowania należy nam odnieść się do dwóch spraw. Dlaczego tak często z moich ust padało sformułowanie, że nie wystarczy mówić o
Gazecie Warszawskiej należy mówić o wojnie polsko-bolszewickiej. Przecież branżowe instytucje, które się tym dalej zajmują. Jeśli chodzi o energetykę, to tak mówiłem. Kierujemy się do koordynatora do spraw negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki. Jeżeli chodzi o telekomunikację, kierujemy się do operacja niska, była bitwa pod Czarnobylem, bitwa pod Wołodarką, bitwa warszawska. Także widzicie Państwo, pełno jest oszustów i oni nie są lojalni względem siebie. Tak samo tam, gdzie kucharek sześć nie ma co jeść, jak do stołu za dużo, to się biją i kłócą. Bitwa nad Niemnem, prawda? I dzisiaj, jeżeli mówimy o bitwie warszawskiej, to w czasie pierwszej części naszych rozmów padło takie sformułowanie odnośnie 1918 roku, że to nie był taki prezent nagle ofiarowany, tylko był to owoc konkretnych działań, walk i wielu wydarzeń, które pomogły, ale które też trzeba było zainwestować też całą strategię działań. Podobnie wydaje się, że tej bitwy warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku nie można zamknąć tylko i wyłącznie do bitwy warszawskiej i mniejszej czy też większej roli marszałka Piłsudskiego rozgrywać. Bitwa warszawska to zwycięstwo tylko i wyłącznie Matki Bożej Księdza Józefa Piłsudskiego, bądź też nie wydaje się, że potrzeba szerszego spojrzenia. I druga kwestia, o którą chciałbym tutaj poprosić, ustosunkowanie się może rozszerzenie. A mianowicie, jeżeli chcemy rozmawiać o obronności, to przed nami jedno z ważniejszych wyzwań i strategii to prawda historyczna. Bo wydaje się, że jesteśmy jako naród rozpracowywani od przynajmniej 200 lat przez różnego rodzaju agendy wpływu, bądź to mocarstw, którymi byli zaborcy, bądź to mocarstw, które chciały i podpisały pakt Ribbentrop-Mołotowa wcześniej, jeszcze też nad naszymi głowami traktowały jako mocarstwa, jak zająć się Polską i potem, rzecz jasna, o ten obraz, chyba taki mętny, starają się do dziś. I często wydaje się, że z różnego rodzaju na przykład występujemy od umowy, żądamy zwrotu ceny, czy chcemy, żeby nam sklep obuwie wymienił, czy chcemy, żeby to naprawił.